Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pierwsze czytanie z Dnia, z Księgi Jonasza. Gdy Bóg przebaczył Niniwitom, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Jonasz nie jest zadowolony z tego, że ludzie się nawracają, i Bóg nie syła kary zapowiedzianej przez Jonasza. Jonasz mówi tak: Widziałem, Panie, że jesteś miłosierny, nieskory do gniewu, łagodny, bogaty w łaskę, litujący się nad niedolą. I z tego powodu jestem zawiedziony, bo przecież mogłem iść do mojego tarsisz. To moje tarsisz jest tak ważne. Bez tego tarsisz to moje życie jest takie, no, nieżyciem. On modli się o śmierć. Teraz, Panie, zabierz mi, proszę, moje życie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie. Bóg nie jest jego życiem, tylko tarsisz to miejsce, to tajemnicze miejsce. Nie wiem, gdzie ono jest. Też nie wiem, co jest dla Ciebie Twoim tarsisz. Co Cię napędza, co Cię budzi, co, co chciałbyś w życiu robić. Gdybyś mógł pójść w, w którą stronę, to gdziebyś poszedł? Gdyby Bóg ci tylko na to pozwolił. A Bóg mu nie pozwolił iść do Tarsisz. Bo Bóg chciał, aby on głosił Ewangelię o nim. Tylko on to zrobił w taki sposób, wiecie, niedobry. Ogłosił karę. Ogłosił piekło. Tyle i tyle dni. I Niniwa zostanie zniszczona. Koniec, kropka. Nie ma żadnej. Jeżeli, jeśli się nawrócicie, to Bóg może zmienić zdanie, bo jest przecież łagodny, miłosierny, sprawiedliwy, nieskory do gniewu. On im o tym nie powiedział. A trzeba pamiętać, że oni nie są hebrajczykami. To są ludzie z innego narodu. Oni nie mają... Takiego poznania jak Jonasz. I prorok zawsze będzie miał większe poznanie od tego człowieka, do którego jest posłany. Zawsze będzie wiedział o Bogu więcej niż ten, do którego idzie. No bo jest ambasadorem Boga, jest głosem Boga, jest słowem Boga. A pamiętajmy, że Bóg z niczego Uczynił wszystko przez słowo, głoszone słowo. I za każdym razem On stwarza świat. Nie tylko kiedyś tam stworzył niebo, ziemię, zwierzęta, ludzi. On przez słowo stwarza człowieka. I to z tym słowem przebacza człowiekowi, i tym słowem uzdrawia człowieka. Pamiętacie, jak Pan Jezus uzdrowił sparaliżowanego przez słowo. Ale też mu odpuścił grzechy wcześniej? To słowo jest ważne. I dzisiaj Bóg rozmawia z Jonaszem podczas tej modlitwy. Cały czas mu tłumaczy, że jego myślenie jest złe, że jest egoistą w przeciwieństwie do Boga. Bóg nie jest egoistycznie nastawiony. I dzisiaj w Ewangelii czytamy, jak uczniowie proszą Jezusa o to, żeby on nauczył ich modlić się. Bo zobaczcie, Jonasz mówi: Ja wiem, że Ty jesteś taki, 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 taki. To poznanie Boga, to, że my tak mówimy: Ja wiem, kim jest Bóg, ja wiem, jaki jest Bóg, jest strasznie niebezpieczne. Bo kiedy Bóg nas zaskoczy,. To wtedy albo jesteśmy oburzeni, albo jesteśmy zalęknieni. My cały czas powinniśmy podchodzić do Boga z otwartymi uszami, jak uczeń, który cały czas chce się uczyć. Naucz mnie modlić się. My znamy tę modlitwę, my znamy treść tej modlitwy. To jest modlitwa pańska, my umiemy ją na pamięć. Ona wryła się w naszą tą głęboką pamięć. Tylko my często nie rozumiemy tej modlitwy i to jest problem. Bo zobaczcie. Bo nasza modlitwa często jest właśnie taka jak Jonasza. Albo oburzenie, albo tylko prośba o to, co mi jest potrzebne. Tarsisz, tarsisz. Tarsisz jest mi potrzebny do szczęścia. Bez Tarsisz jestem nieszczęśliwy. I teraz pytanie: co jest tym Tarsisz? To może być chęć bycia żoną. Mężem, chęć posiadania dzieci, pracy, zdrowia, chęć pojechania gdzieś tam na jakąś wycieczkę, chęć rozwiązania problemu. Nie Bóg jest najważniejszy wtedy, tylko to, co on może zrobić. Nie osoba Boga jest najważniejsza, tylko ten chleb, bez którego ja nie mogę żyć. To powietrze jest ważniejsze niż dawca powietrza. Życie jest ważniejsze niż dawca życia. Jezus kieruje wzrok uczniów na Ojca. Kiedy będziecie się modlić, mówcie tak: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się święci Twoje imię, przecież Jego imię jest święte. Ale niech się jeszcze bardziej święci. A ja? A ja jestem słaby, beznadziejny. To może zacznijmy ode mnie. A nie od Niego, przecież On ma już wszystko, a ja nie mam nic. A Jezus, pomimo tego, mówi: Zawsze skupiaj się na Nim. Nie dlatego, że On może Ci coś dać, tylko dlatego, że On jest. On jest dobry, święty, wspaniały, cudowny. Na Nim się skupiaj. A wtedy zobaczysz swoją nędzę nędzę innych ludzi i zobaczysz, że no, że nie warto jest skupiać się na samym sobie. Jonasz nie widzi swojego egoizmu, a Bóg cały czas mu pokazuje ten egoizm przy pomocy tej, tej roślinki tego robaczka. Przeczytajcie o tym? o tym, co Bóg zrobił, z tym krzewem rycynusowym. I później tego krzewu nie było, bo robaczek się pojawił i go zjadł. Także nadgryzł go tak, że on usekł. I onasz był tak śmiertelnie obrażony na Boga, taki egoista. Kiedy będziecie się modlić, skupcie się na ojcu, a potem modlcie się o chleb. Każdego dnia, na każdy dzień, a nie na cały czas, nie na całe życie, tylko na cały dzień. Na jeden dzień. Ale myślcie też o grzechach waszych. Proście o to, żeby Wam przebaczył. I przebaczcie tym, którzy przeciwko Wam zawinili. I proście o to, żeby, żebyście nie ulegli pokusie, bo diabeł będzie nas kusił. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Tak mówił Pan Jezus w Getsemanii, kiedy uczniowie mieli się modlić z Nim, ale się nie modlili, bo ulegli pokusie. A On nie uległ pokusie, choć był kuszony. Jeżeli my skupimy się na Bogu, chociaż to jest strasznie trudne, bo jesteśmy egoistami i własną mocą nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Możemy wtedy przypominać farzeuszy, którzy będą... Własną mocą starali się przypodobać się Bogu i także innym, żeby inni ich widzieli, jak oni są sprawiedliwi i miłosierni i w ogóle ekstra super. My cały czas jesteśmy słabi, więc nie warto się skupiać na sobie. Na tym, co czujesz, co przeżywasz, tylko na nim. Zawsze na nim się skupić i zawsze mm, słuchać go. Jeżeli on mówi, zrób coś. A mi się to nie podoba, to ja muszę to zrobić. Choć nie muszę. Jeśli to zrobię, to będę wolny. Bo w nim jest tylko wolność. A to jest znowu skupianie się na sobie, na tej wolności, nie? Więc raczej nigdy nam się nie uda skupić tylko i wyłącznie na nim, bo wtedy bylibyśmy tacy jak Jezus. Bez grzechu. A my jesteśmy przecież grzesznikami. Więc pamiętajmy o tym, że, że choć wydaje mi się, że wiem, to tak naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że wiem. Wydaje mi się, że znam. Wydaje mi się, że widzę. Wydaje mi się, że słyszę. Bo jak będę mówił, ja wiem, ja wiem, jaki Ty jesteś. Znowu się rozczarowałem. Znowu jestem oburzony. Nie chcę żyć. Nie chcesz żyć wiecznie? Nie, nie chcę żyć wiecznie. Jest mi to już obojętne, i znowu wracamy do tego, co zrobił Jonasz, kiedy fale biły, rozbijały ten okręt, burza szalała, a on co zrobił? On zszedł na dół. Już było mu to obojętne, co mu się stanie, bo to tarsisz. Do, do już nie może dotrzeć, więc idzie spać, głęboko zasypia. Oni go budzą, rzucają go do wody, połyka go ryba, i dopiero te soki trawienne zaczynają go budzić. On, jemu zaczyna być źle i ratuj mnie, Boże! I bo Bóg go szybko uratował od razu. Ale cały czas jest w nim ten egoizm, cały czas jest skupiony na sobie. Na tym, co czuje, na tym, jak się czuje. Musimy się tego pozbyć, wyzbyć się. Dlatego Jezus mówi lekarstwo na to jest skupienie swojej uwagi na Ojcu. Skup się na Bogu. Podczas modlitwy, kiedy przychodzą nam te różne, wiecie, jakieś rozproszenia i tak dalej. To jest to jest nasze serce. Tacy my jesteśmy. No to okej, okay, mam rozproszenie, ale cały czas skupiam się na ojcu. Ojcze, widzisz moje rozproszenia. Widzisz, że jestem słaby teraz, zmęczony i głodny i niewyspany i, i czegoś mi zawsze brakuje, ale niech się święci Twoje imię. Ostatkiem sił wołam do ciebie. Panie, bądź wielki, bądź wspaniały, bądź cudowny, niech Twoja wola się wypełnia. Chociaż ja jej nie umiem wypełnić, to niech ona się wypełni. Ty ją umiesz wypełnić, daj mi moc, żebym potrafił ją wypełnić, żebym potrafił być taki, jaki Ty jesteś, żebym był, żebyś był ze mnie zadowolony, bo to Ty jesteś najważniejszy, nie ja. Ja się nie pchałem na ten świat, Ty chciałeś mnie dla samego siebie, więc po prostu, no, Panie Boże, ja już nie umiem, nie, nie rozumiem. I, I wtedy człowiek mniej się wkurza na samego siebie, na innych, na Boga. Na ten cały świat. No, mam nadzieję, że zostałem zrozumiany. Zrezygnuj, tak podsumowując, zrezygnuj ze słowa ja wiem na nie wiem. Ja znam na ja nie znam. Na z umiem na nie umiem. I bądź uczniem, nawet jeśli już skończyłeś szkołę. Bądź uczniem Jezusa. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.